Panie ministrze, pytaliśmy my jako MedExpress nie tak dawno pana ministra o program leczenia chorych na hemofilię. Wtedy powiedział pan, że do końca roku jest czas na przyjęcie nowej edycji tego programu. Skąd pewność, że będą finanse, bo przecież budżet jest wcześniej przyjmowany. Czy jest ta gwarancja? Oczywiście, że jest gwarancja. Tak naprawdę nikt nie zakłada przerwania tego programu ani przerwania leczenia na hemofilię, więc tak naprawdę my już wnioskując do projektu ustawy oczywiście zawnioskowaliśmy o utrzymanie i programu i finansowania, które według propozycji zespołu po pewnych weryfikacjach zostało tak naprawdę przeznaczone na ten cel. Czyli pieniądze są, a czy datę już możemy jakąś wskazać? Nie możemy jeszcze wskazać daty. Tak naprawdę faktycznie program dzisiaj leży, nie chciałbym powiedzieć, leży w ministerstwie, ale faktycznie jest weryfikowany, analizowany przez ministerstwo. Ja jeszcze wczoraj zgłaszałem jakieś uwagi moje do programu. Mam nadzieję, że już za chwilę wróci jeszcze raz do zespołu. Jest kilka kwestii, które muszą zostać jeszcze wyjaśnione i doprecyzowane. Chociażby w zakresie dostaw domowych leków, czego wcześniej nie było, teraz ma się pojawić. Wydaje mi się, że jeszcze ten program nie dookreślił pewnych założeń, które musimy wyjaśnić, dopóki nie ruszy. Więc zaraz, mam nadzieję, wróci do zespołu i będziemy dalej procedować. I pacjenci mogą być spokojni, do końca roku będzie. Pacjenci mogą być absolutnie spokojni.